Jest już po 9:00. Przed chwilą do pomieszczenia wszedł sędzia wychodzący z tamtej strony. A kiedy szedł w tą stronę, spojrzał w stronę tego kuratora, tam w głębi prawdopodobnie stoją gliniarze. Z tej strony zobaczy, czy oni rzeczywiście tam są. Gliniarze siedzą, trzech chyba ich tam jest. Zagrożony i dlatego to robię. Leży to w interesie moim i w interesie społecznym, proszę jeszcze dodać. Że leży to w moim interesie, w interesie społecznym. Leży to w interesie oskarżyciela prywatnego. Leży to w interesie... Czy pan jest moim pomysłem? Tak. Czy pan powinien to mówić? Nie. Słucham? Są pytania do pana. No pan jest moim reprezentantem. Proszę pana, znam do pana, że pan włączył to urządzenie. Jeżeli pan tego urządzenia nie wyłączy, rejestrując tego obrazu dźwięku, zostanie pan wydalony z tego. A jakie jest... Wiesz, są do protokołu. Podłączący bez oskarżyciela prywatnego do wyłączenia urządzenia rejestrującego obraz na urządzenia rejestrującego obraz na ścinie, pod rygorem usunięcia oskarżyciela prywatnego z sali rozmów, pod rygorem usunięcia oskarżyciela prywatnego z sali. Jakie jest uzasadnienie tego? Uzasadnienie jest tego takie, że utrwalanie przebiegów posiedzenia czy też rozprawy jest uzależnione od zgody przewodniczącego. On nie rozprawa toczy się zagadnienia prywatnego. Dotyczy to artykułu 212 kodeksu karnego, że można nie udziela zgody na utrwalanie od przebiegu posiedzenia. Moim zdaniem. Przewodniczący, na pytanie oskarżyciela prywatnego, pouczył oskarżyciela, że utrwalanie przebiegu rozprawy bądź posiedzenia wymaga uzyskania zgody. W mniejszej odnotowania, w mniejszej sprawie taka zgoda nie została udzielona. W mniejszej sprawie zgoda taka nie została udzielona. Albo sprawa dotyczy czynu ścigania do oskarżenia prywatnego. Albo jest to posiedzenie. Posiedzenie dotyczy. Czynu ścigania do oskarżenia prywatnego. Przeciwnie do artykułu 212,
Moim zdaniem nie może podejmować decyzji w sprawie ktoś, kto jest podejrzany od samego początku o zamiar umorzenia postępowania, co zresztą jest udokumentowane tam na tablicy. Dwa, nie może tego podejmować w sprawie w chwili, kiedy pozwanym jest funkcjonariusz państwowy i jego koleżanka z innego wydziału. Takiej decyzji nie może podjąć. Według mojej oceny. Nie może podjąć. Osoba, która jest podejrzana o zamiar umorzenia postępowania, która jest podejrzana o zamiar umorzenia postępowania, a oskarżoną jest jego koleżanka z innego wydziału. Oskarżoną jest jego koleżanka. Koleżanka w cudzysłowie. Z innego wydziału. Jeszcze raz pana pytam, po raz ostatni, czy pan wyłączył urządzenie utrwalające przebieg posiedzenia? Na zadane pytanie mam jeszcze jedno pytanie. Czy prezes Krajowej Rady Sądowniczej posiada jakąś władzę w tym kraju, czy jest osobą... Ja pana pytam, czy pan włączy to urządzenie utrwalające obraz i dźwięk? Jeżeli w dalszym ciągu będzie mi ktoś groził, żebym to wyłączył i że użyje wobec mnie przemocy, wrzucając mnie za drzwi, połączę się z KRS-em i dalej będę prowadził, brał udział w postępowaniu przy pomocy, rejestrując ten przebieg przy pomocy połączenia telefonicznego. Nie będzie zmieniana treść. Ale ja nie chcę składać żadnych zastrzeżeń. Ja chcę, żeby ten proces był prowadzony w sposób uczciwy, bo do tego mam prawo. Chwileczkę, ale czy zostało zaprotokołowane, że połączę się z KRS-em? Pozostaje na sali? Pana pełnomocnik zostaje na sali. W takim razie oczekuję od pana konkretnego raportu, słowo po słowo tego, co się wydarzyło. Dlaczego pan się śmieje? Mam do pana pytanie w ogóle, dlaczego pan się nie skontaktował ze mną przez ostatnie 6 tygodni? Proszę o pana opuszczenie sali. Podejmuję decyzję o przekazanie sprawy prezes do Alicji Boguckiej. Tak właśnie zmierzę. Thank you.
Szymry. Dobry. Dobry. Podlaski mi nazwisko. Jestem zgłoszony porozmawiać z prezesem sądu, jeżeli to jest możliwe w tej chwili. Chodzi o sprawę. W tej chwili nie ma możliwości, ponieważ pani prezes sądzi, druga tak samo. Aha. Kiedy to będzie możliwe? Ale w jakiej sprawie? Bo ja muszę... Przed chwilą zostałem wyrzucony z sali sądu, w której postępowanie dotyczyło sędziego tutejszego sądu. Z jakiej rozprawy, jaki wydział? 1104 2K1104 przez 11. Pana, ale nie rozumiem. Dlatego, że muszę pani powiedzieć, że w tej chwili nagrywam to i też nagrywałem na sali sądowej. Tak, a miał pan pozwolenie, żeby nagrywać? Nagrywałem ze względu na fakt, że pozwaną jest sędzia, która dopuściła się przestępstwa pomówienia mnie, oskarżając mnie, tylko pomawiając mnie o to, że osiągam jakieś nielegalne dochody. I próbowała na mnie wymusić kwotę w wysokości 300 zł za przeprowadzenie postępowania sądowego. Jestem osobą bezrobotną, korzystając bez prawa do zasiłku, korzystającą z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tylko, po wydziale wykonawczym to już jest wyrok prawomocny i tutaj sędzia wykonuje orzeczenie sądu, który wydał w tej kwestii wyrok, tak? Także wydział wykonawczy, bo pan mówi w jakiej sprawie? W wydziale wykonawczym, nie, tak? Nie, w drugim karnym. Drugim karnym, bo pan mówi mi 11, ale ja zrozumiałam. 1104 przez 04, numer 2K. Sprawy. Tak. 11? 04 przez 04. Dobra. I kto jest sędzią referentem? Tomasz Jabłoński. Pozwaną jest. No niestety nazwiska nie pamiętam. Dobrze, to nie jest ważne, kto jest stroną, bo jeżeli pan jest oskarżony, tak? Nie, jestem ten, który wniósł akt prywatny, jak to oskarżony. Tomasz Podlaski. I pan skarży się na... Dzisiaj został wyrzucony z sali rozpraw. To jest drugie postępowanie w sprawie. Pierwsze miało około 6 tygodni temu. Na to postępowanie zostałem wezwany po to, żeby mnie poinformowano o tym, że postępowanie zostaje umorzone. No, proszę pana, na kwestie merytoryczne to prezes nie ma tutaj wpływu, tutaj tylko środki odwoławcze. Ale chwileczkę, jeżeli ja składam prywatny akt oskarżenia i do postępowania w ogóle nie dochodzi, bo sędzia prowadzący sprawę twierdzi, że oskarżona, że sędzia oskarżona jest chroniona immunitetem, a ja nie mam zgody na to, żeby ten immunitet jej uchylono, to podejmuję decyzję o umorzeniu. Nie, to nie chodzi. Pan jest poddenerwowany, a ja bym chciała panu tutaj... Nie przywracam żadnej siły, ani żadnej agresji. I w sytuacji, kiedy ja nie mam pojęcia o tym na przykład, że immunitet musi być uchylony, bo żadnej porady prawnej nikt mi nie udzielił, nie może dochodzić do sytuacji, że sędzia wróci na swoje miejsce albo raczej dalej będzie pełniła funkcję publiczną w państwie, będąc jednocześnie odpowiedzialną za popełnione przestępstwo, bo tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. To są bardzo duże oskarżenia, które w tej chwili pan nasuwa. Proszę pana, ja tylko panu powiem w ten sposób. Przepraszam, dlatego właśnie wziąłem ze sobą kamerę, aby żadne z tych przestępstw, czy tych oskarżeń, które, jak pani tutaj słusznie zauważyła, padły, nie zostały zatuszowane poprzez niedopełnienie obowiązku bądź jakiś inny sposób. To pan zawsze może, jako obywatel państwa, może pan zawsze złożyć do sądu apelacyjnego wniosek o dyscyplinarne postępowanie wobec sędziego. To panu też przysługuje prawo. W pierwszej kolejności ja powinienem mieć zagwarantowany uczciwy proces, uczciwe postępowanie. Rozumiem, oczywiście jak najbardziej. Z tym, że tak jak panu mówi, jeżeli sędzia wydaje decyzję, a pan teraz też nagrywa? Tak, powiedział, ostrzegłem panią. A proszę pana, ale ja bym nie chciała, żeby to było Ale czy pani chce, czy pani nie chce, to jest ale... znaczenie. Ja jestem ofiarą i nie może być tak, żebym ja przez funkcjonariusza bądź urzędnika mu podległego, a pani w jakiś sposób podlega prezes, nie w jakiś sposób tylko podlega, w jakiś sposób dopuściła się kolejnego działania na moją szkodę i żebym ja nie miał żadnego dowodu na to, co się stało. Proszę mam do tego prawo czy nie? Dobrze, oczywiście.
oczywiście jak najbardziej. To dlaczego pani przejawia w jakiś sposób słowną agresję i dlatego, mówi, że nie chce? Tu chęć nie ma nic do rzeczy. Tu jest, ja jestem ofiarą, mam prawo rejestrować spraw oprawców, przez ten, z których padam, albo tych, którzy ich ochraniają. Proszę pana, tak jak mówię, że sędzia, wydając swoją decyzję, jest sędzią niezawisłym. I tutaj pani prezes nie ma, że tak powiem, narzędzi prawnych. Sędzia nie jest niezawisłym, bo jest, sędzia nie działa w pojedynkę, tylko działa w organizacji jest, stanowiącej struktury władz państwa polskiego, które dały mu narzędzie w postaci sprawowania. To jest zagwarantowane w konstytucji, że tak jak panu mówię, jak mechanizm działa, pani prezes nie zmieni decyzji sędziego, który wydał decyzję, na przykład w postępowaniu, że w postępowaniu umorzył. Nie ma takiej możliwości. Jedynie są środki odwoławcze. Nie na to może pan zażalić się, ale prezes tutaj, ja mogę pana umówić do prezesa jak najbardziej z tym, że tu nie chodzi tylko o jedną sprawę, chodzi o jeszcze inne sprawy, na przykład postępowanie cywilne przeciwko prezesowi Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Kazimierzowi Klugiewiczowi. Chodzi o przestępstwa dokonane przez podległych mu sędziów, którzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych dopuścili się prób wymuszenia poprzez bunt i który został to przeze mnie pozwany w tutejszym sądzie i przez których to sędziów z Wydziału Cywilnego w sprawie został ukręcony łeb, po prostu zarzucono, żądano ode mnie dokonywania czynów, których ja nie byłem w stanie dokonać i z drugiej strony odmawiano mi też przyznania pełnomocnika z urzędu, świadomie i celowo działając na moją szkodę i tak jak powiedziałem, ukręcając łeb w sprawie. Nie są to dwie sprawy, tych spraw jest więcej i mogę to udowodnić na podstawie posiadanych przez siebie akt. Proszę pana, nie wiem co panu powiedzieć, jeżeli pan uważa, że wszyscy sędziowie działają wbrew prawu, nic. W takim razie, czy pan chciałby umówić się do pani prezes w tej sprawie karnej, tak? Rozumiem. Tak. Bo tutaj, że tak powiem, już nic panu nie mam do powiedzenia, ponieważ to, co mogłam powiedzieć, to już powiedziałam. Wbrew prawu. Hitler też był prawem. Dobrze? Dobrze, czekam. Ja sobie zapiszę, to jest 2K11. Ale jeszcze sprawdzę dla pewności. 4, tak? Oskarżyciel prywatny tam. 2K1104 przez 11. Przez 11? Tak. Pan skarży się na sposób prowadzenia sprawy w tej sprawie karnej. To znaczy na to, że uniemożliwiono mi, nie zapewniono mi bezpieczeństwa poprzez rejestrowanie albo na przykład zmienianie treści mojej wypowiedzi bądź pomijanie
tego, co było istotne i co powinno być, znajdować się w protokole. Wszystkie postępowania powinny być w sprawach takich przypadkach rejestrowane, a zwłaszcza w chwili, kiedy stroną jest funkcjonariusz bądź urzędnik. Czyli generalnie sposób postępowania sędziego. Sędziego referenta i to jest sędzia Jabłoński, tak? Tak. Dobrze. To więc tak, to jest w środę 7 grudnia na godzinę 12. Bardzo dobrze. Z góry mówię, że będę także rejestrował, więc żeby nie było, spodziewam się, że... Proszę pana, to musi pan poprosić panią prezes o zezwolenie. Ja tutaj nie potrzebuję żadnej zgody. Ja ostrzegam, żeby nie było... Ja panu tylko mówię, jakie jest prawo, tak? Żeby móc nagrywać bądź nawet robić zdjęcia, wymagana jest zgoda sędziego referenta bądź prezesa. Ja panu tylko mówię, jakie są przepisy. Jeżeli pan się z nimi nie zgadza, to już jest, że tak powiem, ktoś, kto jest, pana, że... Ktoś, kto jest stroną i ja działa na moją szkodę, nie może być, nie może decydować o tym, czy jako ofiara, czy świadek, ja mogę, czy nie pana, mogę rejestrować. Proszę mnie też wysłuchać, ja tylko pana uprzedzam. Prawo jest takie, że jak będzie pani gwałcona na przykład na ulicy, albo ktoś będzie pani podrzynał gardło, to ma pani się prawo bronić, na przykład zdobywając dowód rzeczowy w zaistniałej sytuacji przy pomocy zarejestrowania tego przy pomocy kamery. Zgadza się? Ja tylko mówię panu, jakie są przepisy obowiązujące na terenie też sądu między innymi. I oczywiście powiem pani prezes, że pan chce nagrywać. Nie chcę, tylko jestem zobowiązany, zmuszony do tego. Dobrze. Dziękuję, do widzenia. Jadę teraz do... jeszcze sprawę do załatwienia, jadę później do rzecznika.